A dziś gościem w studiu świadectw jest proboszcz świata i proboszcz pokoju. Tak, tak, dobrze Państwo usłyszeli. Ksiądz Aleksander, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę, Księdza, dlaczego proboszcz świata i dlaczego proboszcz pokoju? Tak, to jest bardzo fajne pytanie. Miasteczko, w którym jestem proboszczem pierwszym po Drugiej wojnie światowej która leży na pograniczu drugiej rzeczy nazywa się Mir, co w tłumaczeniu oznacza i pokój i świat. Tak co miejscowość piękna od razu już zapraszam panią Kasieńkę i wszystkich oglądających. Proszę księdza zaraz zaraz czy ja dobrze usłyszałam że ksiądz jest pierwszym proboszczem po drugiej wojnie światowej? Tak jest. Ksiądz biskup bardzo miał wielkie do mnie zaufanie, no i dał mi taki zaszczyt być pierwszym proboszczem. A jak to się stało, że ksiądz właśnie tam trafił? Ksiądz biskup, bardzo kochany człowiek, szanowany, ksiądz biskup Aleksander zaprosił mnie i powiedział, że proszę księdza, ksiądz Olek jest doświadczony już taki jak stary kot. Proszę księdza, jak nie wrzucisz, ksiądz zawsze na cztery lapy spadnie. Ja mówię, jest mi bardzo miło słyszeć z ust księdza biskupa te słowa, no i pokazał mi zdjęcie kościoła miejscowości, w którym kiedyś pracował Andrzej Bobola, bo był zamieszkiwał w nieświeżu i dojeżdżał, bo Mir był też ordynacją radziwilów. No i ksiądz biskup mówi Olek, błogosławię, mam nadzieję, że przyjmiesz. Tę wspólnotę nie jest zbyt duża. W tej chwili liczę 78 osób, ale jest tak kochana, tak przesympatyczni ludzie, że ja nie wyobrażam nie być proboszczem tam, więc sama radość, dlatego wszystkich zapraszam w swoim czasie. Jak to się stało, że ksiądz tak pięknie mówi po polsku? No, z tym pięknym ja bym jeszcze popracował, <grym> ale bardzo dziękuję. Panie też ładnie mówi. Dziękuję <grym> bardzo, bo jestem Polakiem. Co prawda urodzonym w związku radzieckim, w 6 kilometrach od polskiej granicy, w 8 od litewskiej, w niedużym miasteczku Sopoćkinie moje mile. Tu mnie mama urodziła. Jest to takie piękne miejsce, w którym mocniej bije serce i tak dalej. Miasteczko leży niedaleko Grodna, w 22 kilometrach, niedaleko zamku, gdzie 4 marca zmarł nasz królewicz, gdzie mogłem czytać. Elize orzeszkowej na Dniemnym, pogrążając swoje nogi do Niemna, przechadzając obok jej domu. Jak pięknie, tak jest. Jak to się stało, że ksiądz jest księdzem? No to już tam w centrali trzeba pytać. Miałem być w ogóle wojskowym, i w szkole rosyjskiej, naszej radzieckiej, przez oficera, który był wojskowym w naszej szkole. Byłem bardzo lubiany, i on zabrał mnie do wojska, znaczy, on mnie zabrał do Grodna, do sztabu wojskowego, żeby mnie zaprezentować. Miałem wtedy 14 lat. No i żeby później pójść karierą wojskową, do szkoły oficerskiej w Kaliningradzie i tak dalej. Ale kiedy przyjechaliśmy, w ten dzień w wojskowym sztabie rozerwało kanalizację, więc musieliśmy wrócić, no i później już. Pan Bóg inaczej wszystko pokierował. No, ktoś inny napisał scenariusz. <noise> tak jest. Kto jest bohaterem w księdza życiu? No, myślę, że przede wszystkim najpierw mama. Rodzice bardzo są ważni, ale od samych dziecięcych lat pamiętam jak mama, nawet jak miałam dwa latka, ona ciągle mi mówiła: Alliczku, pamiętaj, ty masz być dobry, masz się uśmiechać do ludzi, masz się witać z każdym pierwszy. Czy to młodszy, czy starszy. Ty musisz po prostu ich kochać, być dżentelmenem. I ona ciągle mi to mówiła, przywijała mi to i była bardzo tak rozpieszczała, ale z drugiej strony bardzo była wymagająca. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Każdego ranka, kiedy już tata wcześniej wychodził do pracy, to mama przychodziła do mego pokoju, pukala. Budziła mnie i mówiła, Aliczku, już zaraz do szkoły. I przynosiła mi bliny kartoflane <noise> do lóżeczka ze śmietaną, gdzie łyżka taka była <noise> fajna. I mówiła, miliony buziak, mój syneczku, Aliczku. No i ja po tych wszystkich kąpielach miłości mamy i smacznościach już wstawałem i, no, i szykowałem się do szkoły. Ja zdradzę widzom y, taki sekret, że ilekroć księdza widzę, to ksiądz jest uśmiechnięty, niezwykle życzliwy do każdej jednej osoby, którą ksiądz widzi. Z taką otwartością ksiądz też poznaje nowych ludzi. Czy ta otwartość jest zaletą, czy bywa także uciążliwa? Czy, czy ktoś wykorzystuje to po prostu, że ksiądz jest bardzo dobrą osobą? Myślę, że w tym pytaniu już jest odpowiedź. Jest i tak, i tak. Mhm. Ale jak się jest księdzem, a ja jestem bardzo szczęśliwy, chyba jestem najszczęśliwszym księdzem na świecie. I nawet jeżeli ktoś nie rozumie mnie, ale jako kaplan wiem, wcześniej czy później inny człowiek, któremu może nie podoba się ten mój styl otwartości, uśmiechu, wcześniej czy później on to przypomni. Bo jednak no, jestem księdzem i modlę się. Odmawiam, brewiarz, po dwa różańce codziennie koronkę, modlitwy, adoracje? I dzisiaj już jako starszawszy proboszcz mówię: Panie Boże, każdego, kogo spotkam, no skoro spotkam, to ty mi ich dajesz. Dlatego więc ja już się nie zastanawiam, co ono mnie myśli. Po prostu idę jak Boży lodolamacz, no i raz lepiej, raz gorzej, ale do przodu. Trochę mi ksiądz odpowiedział na kolejne pytanie, czy łatwo jest być księdzem? Dla mnie nie wiem, czemu tak mogę mówić. Chyba wiem. No, dla mnie jest łatwo, bo jeżeli, no, ty kochasz ludzi i tak naprawdę życzysz im dobra, no, a taki jest sens powołania, żeby być z Jezusem, a później być przez niego poslanym, to ja nie wyobrażam. Mało spotkałem ludzi niemilych. Zazwyczaj ja spotykam ludzi tak wdzięcznych, że czasami aż to nuda jest. No, wszyscy Ciebie <laughs> lubią, naprawdę. Nawet jak najpierw Ciebie zrugają, mm -hmm. ale po jakimś czasie rozmowy, relacji jesteśmy, no nie, może nie ale dobrymi znajomymi. Nawet tacy ludzie, którym nie po drodze jest do kościoła, prawda? No przede wszystkim tacy, bo człowiek z natury, Bóg stworzył, Bóg Ojciec, który kocha nas ludzi, stworzył cały świat i wszystko stworzył dla nas. powietrze, jedzenie, wodę, no wszystko mówi: to dla Ciebie człowieku, ale dla siebie stworzył nas ludzi. I człowiek z natury, czy jemu to się podoba, czy nie czy on chce, czy nie chce? i ja o tym wiem. On pragnie Boga. I ja widząc człowieka, rozpoznajesz jego styl bycia, po prostu próbuje mu tego Boga pokazać. I on, i wtedy on pragnie tego Boga. I to jest, mówię, nudne czasami: wszystko to samo. Tylko miłość, człowiek czuje Boga, o którym mówisz, i on zamiast agresora staje się żądny, abym coraz więcej o nim mówił. No i często później to się kończy super spowiedzią. A ja się specjalizuję nad grzechami, które nigdy nikt nikomu nie mówił. Tak co polecam się. <suszy> proszę księdza, to y, 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 trochę będę się przed księdzem rozliczać się z y, niektórych rzeczy. Tak. O, proszę bardzo, już zaczynamy, panie odpowiedź. <suszy> <suszy> Dlaczego? Dlatego, że ksiądz wspomina o tym, że my jesteśmy otwarci na pana Boga, że jest w naszej duszy, w naszym sercu zapisany obraz pana Boga. To skąd bierze się zło? No, filozofem nie jestem, jestem praktykiem. Skąd bierze się zło? No wiadomo, Bóg dał nam wolną wolę i rozum. I to jest znana zasada, każdy ksiądz by chyba tak odpowiedział. Ale jednak człowiek właśnie wybiera. I z mojego doświadczenia, no najgorszą taką zarazą, a są ich dwie zarazy w życiu człowieka, jest to mój osobisty grzech, szczególnie niewybaczenie i wszystko dookoła, tak jak uczy Kościół wszystkie ciężkie grzechy, i drugim takim wielkim problemem to są zranienia. I jako kaplan, pracując czy w Kaliningradzie, szczególnie w Moskwie, mając doświadczenie w różnych innych miejscach i krajach, nieważne w jakim języku mówi człowiek, jeżeli on jest dotknięty grzechem, który nosi w sobie, a szczególnie zranienie, no to jest pewien problem. Grzech łatwo, można wyspowiadać. I wtedy ta strona znika. Człowiek jest jakby wolny, ale jednak pozostają zranienia. I one już nie mogą być tak wyeliminowane po prostu, bo człowiek wolitywnie nawet może powiedzieć, ja wybaczam tam temu człowieku. Ale potrzeba czasu, potrzeba wiele modlitw, potrzeba głębokiej świadomości i towarzyszenia ludziom, ażeby oni mogli Naprawdę wybaczyć. Sam kiedyś przeżywałem, pamiętam wiele chwil, kiedy nie mogłem wybaczyć, ale byłem młody kozak, 24 lata miałem, byłem już księdzem i było mi trudno, jeżeli ktoś mnie osądził o coś, czego ja nie zrobiłem. I pamiętam jak dziś. Zacząłem mieć problemy ze zdrowiem, byłem zły. Jak ja mogłem wyjść do ludzi? I nakazaniu mówić, radujcie się, powtarzam, radujcie się, albo Bóg mówi, wybaczajmy sobie nawzajem, więc opuszczałem te oczy i byłem. I to była walka, ale Jezus mnie przygotowywał. I po pewnym czasie dojrzałem, Jezus mi mówi, Olek, złość piękności szkodzi, nie warto. Ale mówię, ale to przykre. Jezus mówi, a co, mi było łatwo? Mówi ja przecież niosłem miłość. A zobacz, jak o co zostałem osądzony. Dlatego tak jak Jezus powiedział w Faustynie, o czym wiemy w wielu innych miejscach, nie powinniśmy zbyt mocno przejmować się tym, co jest oczywiście nieprawdą i osądzają i mówią zle na nas. Trzeba robić swoją robotę i być przed Bogiem fair. To w takim razie, skoro ksiądz mówi o wybaczeniu i o zranieniach, to jeżeli ktoś mnie zrani i ja w sobie no, noszę to przez nawet nie miesiące, a lata, to to wybaczenie tej drugiej osoby, komu ono tak naprawdę jest potrzebne? Czy ono mnie uzdrowi? Czy pozwoli puścić tę osobę wolno? Tę drugą osobę, która mnie zraniła? Jest to bardzo szeroki temat i na to trzeba byłoby wiele powiedzieć. Właściwie prowadzę na ten temat rekolekcję. I nawet teraz, będąc tu, Prowadzę rekolekcję szczególnie o zranieniach, bo na co dzień, kiedy spotykam się z ludźmi, oni otwierają swoje serce i mówią naprawdę rzeczy bardzo ważne dla nich i trudne. Ale odpowiadając na pytanie, oczywiście, wybaczenie jest potrzebne dwóm stronom. Przede wszystkim najpierw tej osobie, która została zraniona. Ona tak już uczy Jezus. Niedawno czytaliśmy w Ewangelii. Piotr pyta, panie, czy tam siedem razy mam wybaczyć? Jezus mówi, zawsze, siedemdziesiąt siedem. A zatem, skoro Jezus tak mówi, że zawsze, to znaczy, że człowiek może, może się ogarnąć. Jest to bardzo trudne, ale możliwe według Jezusa, wybaczenie. I kiedy człowiek wybacza, no to ja mówię o moim doświadczeniu. Dopiero kiedy ja wybaczyłem. Ja zacząłem, ja wyprostowałem się, ja zacząłem oddychać. Miałem 24 lata, byłem wtedy już księdzem, młodym, dawno, wiele lat temu. Ale później ja mogłem oddychać, ja mogłem się cieszyć. Bóg mi nie zabrał mojego temperamentu. On tylko go podćwiczył, podszlifował i uświęcił poprzez to smutne doświadczenie. Ale druga osoba, ona zobaczyła, że ja w sercu, w myślach, nie mam żadnego negatywu do niej. I ona zaczyna to czuć. Na tym polega moc Ducha Bożego. I człowiek czuje. Tak samo, jeżeli komuś, kogoś mamy w sercu i nie lubimy go, nienawidzimy go i życzymy mu zła, a jesteśmy, udajemy dyplomatów i sympatycznych, druga osoba to czuje. I niesamowity sposób doświadcza. Dlatego wygoda jest i dla jednej, i drugiej osoby. Już rozumiem, dlaczego ksiądz mówi, że to jest zaraza. Jest zaraza, to jest zaraza. A ale do załatwienia. Czy łatwo jest, a może źle zadałam to pytanie, jak wybaczyć samemu sobie, kogoś zraniliśmy, i trudno jest powiedzieć słowo przepraszam, bardzo trudno, ale już przeprosiliśmy, już wiemy, że po tej drugiej stronie właściwie ta sprawa jest załatwiona. Ktoś nam wybaczył, ktoś powiedział: Dobrze, Zostawmy to, już nie żyjmy tym, ale no to siedzi w nas, właśnie ta zaraza, ta choroba yy, zżera nas od środka. No bardzo, bardzo dziękuję, bardzo fajne pytanie pani Kasieńka zadaje, bo ja znów mogę mówić o swoim doświadczeniu. Byłem proboszczem pod Sankt Petersburgiem i po wieczornych pomszach pojechałem do Petersburga do znajomych kolegów księży, no i przy okazji do spowiedzi. I pamiętam białe noce, idziemy pół do dwunastej nocy, świeci słońce, mosty są rozwodzone, budowane a propos przez polskich inżynierów. I kiedy ja się wyspowiadałem, i kolega u mnie idziemy na dnewo i on mi mówi słowa, które ja znałem jako student, już jako kaplan, już wtedy byłem starszy, starszą osobę, już miałem 27 lat życia. I on mi mówi: Olek, ty widzisz, ty czujesz, Bóg. Nam wybaczył grzech i, uwaga, i zapomniał. Jaż o tym każdy kapłan, kiedy modli się, my czytamy w brewiarzu, że ja, Bóg, wrzucam Twoje grzechy w głębiny morskie, nigdy ich nie wspominam. Ale ja przypomniałam mój ulubiony tekst. Prorok Jeremiasz mówi, to jest 31 rozdział, 34 werset. Ja, Bóg, wybaczam Ci każdy grzech, Rozumiecie, to jest ważne. Nie tam. Każdy grzech, przecinek, i nigdy go nie wspominam. Koniec, kropka. I to nie jest jakiś poeta, to jest prorok Boga. Jakie boskie, a jakie nieludzkie, prawda? No Bóg, a się rodzi. Mój sąsiad, Franciszek Karpiński urodzony na kresach, tak pisał Moc a truchleje. To jest prawda. Proszę księca, czy przez to, że. Nie wybaczamy, czy przez to, że mamy taki poważny z tym problem, łatwiej otwieramy się na zło? W księdze Genesis, w księdze rodzaju, można powiedzieć, jest ukazany, ukazana formuła, dlaczego mamy problemy, i ukazana formuła, co zrobić, żeby te problemy rozwiązać. Wszędzie i zawsze. Tak już jest. Adam z Ewą zgrzeszyli. Złamali zakaz, a więc została zerwana relacja z Bogiem. I to jest zawsze pierwsza przyczyna naszych problemów. Druga przyczyna naszych problemów jest to, że inni wprowadzają nas w grzech. Czyli Ewa skusiła Adama, wpłynęła na niego i kiedy Jezus, mów, kiedy Bóg pytał tych pierwszych rodziców o co chodzi, co tam z wami się stało, dlaczego... Zrobiliście to, co zrobili, to co robi Adam? A mówię, a to Ewa. I następuje zerwana relacja, po zerwanej relacji z Bogiem, zerwana relacja z człowiekiem. I wtedy jeszcze dochodzi szatan, demon, czyli to, co my nazywamy dzisiaj magią i okultyzmem. I w tej drugiej przyczynie, kiedy ktoś nas kusi, wprowadzi w zło, często człowiek nie może wybaczyć. I mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, to jest największa przyczyna, najtrudniejsza. Choć zawsze, kiedy jest problem, są te trzy: mój osobisty grzech, niewybaczenie, to są ogromne betonowe ściany, przez które Bóg nie może wejść, bo człowiek ma wolną wolę. I magię, i okultyzm. I praktycznie wszędzie, jeżeli chcemy sobie pomóc, to trzeba zastosować tę formułę. A więc, co trzeba zrobić? Pierwsza rzecz. No, wyrzucić grzech swojego życia. A więc pojednać się z Bogiem i postawić go na pierwszym miejscu. Druga sprawa, którą trzeba zrobić? No, trzeba wybaczyć. Bo jeżeli my tego nie uczynimy, my nie możemy pójść dalej. I wtedy, kiedy wybaczamy, bo już mamy relację z Bogiem, wtedy łatwiej nam wybaczyć. I trzecia rzecz, trzeba wyrzeć się szatana. I wtedy, kiedy te sprawy będą załatwione, mówiąc oczywiście ogólnie, ale to działa. Prowadzę rekolekcję cztery dni i zawsze na czwarty dzień jestem do dyspozycji, spowiadam. I ludzie to, co słyszą, to o czym mówię, czyli to, co mówię teraz, kiedy przychodzą na spowiedź i bardzo poważnie traktują, a ludzie coraz bardziej, bo pragną Boga. Ludzie bardzo pragną Boga i to jest nieprawda, że ludzie są szczęśliwi bez Boga. Ludzie tęsknią. Bo tylko Jezus może dać. W małżeństwie jest pięknie, wszędzie jest fajnie, ale są pewne strefy życia w, na każdym etapie życia, które może uzupełnić tylko Bóg. Ani małżonek, ani przyjaciel, ani znajoma, ani fajne jedzenie, ani fajna wycieczka. One są potrzebne i my wszyscy to lubimy, bo to jest naturalne, ale musi być Bóg. I dopiero kiedy człowiek uczyni te trzy rzeczy, to wtedy trzeba powiedzieć: Panie Jezu, no mam ten problem. Może ze zdrowym może w relacjach, jakiś cokolwiek, co było w moim życiu, i wtedy trzeba powiedzieć: Jezu, ty się tym zajmij. ale najpierw trzeba uczynić te kroki. Z mojego doświadczenia, najpierw ja sam to przeżyłem w swoim życiu. No i dzisiaj tę formułę dostosowuję i ona zawsze na piątkę działa. Dla tych, którzy słuchają. To jeszcze dopytam, ponieważ wiem, że. Yy... Ksiądz miał taką posługę, był ksiądz egzorcystą. Czy to powolne otwieranie się na zło może skutkować tym, że zdecydowanie trudniej nam będzie wrócić do Pana Boga? Że nie dzieją się jakieś takie rzeczy spektakularne, to znaczy nie, nie dzieje się nic złego w naszym życiu, tylko my tak Powoli, powoli, powoli otwieramy tę furtkę i to zło zaczyna wchodzić w nasze życie. Ono się sączy. Można mówić bardzo dużo na ten temat, o tych mechanizmach działania szatane. One są dość znane, opisane w literaturze i to nawet dość nudne. Natomiast ja bym powiedział tak, że służąc, szczególnie prowadziłem. Egzorcyzmy w Rosji, pamiętam, właśnie w Moskwie, czy też na Białorusi z moimi przyjaciółmi i przy różnych innych sytuacjach, zawsze Bóg dopuszcza, że to się dzieje, że ktoś zostaje opętany i powodów może być kilka, ale szczególnie, że ta osoba na ogół odchodzi od Boga i tak jak mówi pani, ktoś niespektakularnie. Każdy przypadek jest indywidualny, ale wynik jest taki, finalizacja jest taka, że człowiek odchodzi od Boga. I Bóg, to już trzeba, Pana Jezusa będziemy podpytywać, jak już będziemy tam, dopytamy Go, jakie te mechanizmy działają, ale widzimy, że, Jezus, że Bóg dopuszcza, aby w pewnych rodzinach były te opętania, nawet jeżeli ktoś. Powiedzmy, mniej zgrzeszył niż w tych rodzinach, gdzie grzech był większy. Bo to, co powiedział Jezus, brzmiono jeden drugiego noście, często, prawie zawsze, też chodzi o rodzinę. I często widzimy, że córka czy syn, który ma opętanie, on miał problemy w relacjach z mamą albo z ojcem. I często któryś z rodziców był niewierzący i rodzina na ogół była daleka od Boga. I kiedy rozpoczynają się próby pomocy temu człowiekowi, więc modlitwy i spotkania, to wtedy widać, jak cała rodzina wraca do Boga. I wtedy Ty rozumiesz to, co Jezus powiedział w Faustynie. Pamiętacie, chyba w piątej księdze, w dzienniczku, on mówi: Ja jestem przecież Bogiem pełen miłości, miłosierdzia. Ale jeżeli człowiek zamyka się na mnie, to ja zaczynam do niego przemawiać. Poprzez różnego rodzaju wydarzenia, więc w te wydarzenia możemy odnieść wszystko. Poprzez różnego rodzaju trzęsienia ziemi, poprzez różnego rodzaju choroby niepowodzenia, i mówi dalej Jezus, ale tego aż mi nie chce się mówić, bo to dla mnie aż jest straszne. I mówi Jezus: ale jeżeli człowiek nie widzi, nie słyszy tych trzęsień ziemi w Jego życiu, to wtedy zostawiam Go sobie samemu. I daje mu to, czego on pragnie. To jest takie mocne, ale te słowa są. Bolesne. Bolesne, i dlatego. Tak, więc każdy przypadek indywidualny. Ale ja bym nie skupiał się może na egzorcyzmach. Bo oczywiście, jak byłem młody w 24 lata, poprowadziłem swój pierwszy egzorcyzm. I kiedy zobaczyłem spektakularne zachowanie demona, szatana który działa na ludzi przeciw wszelkim zasadom fizyki, kiedy człowiek się podejmuje i potrafi przeskakiwać i mówić w językach, których nigdy się nie uczył, to robi wrażenie. Na ale ciebie. czy ksiądz się bał? To jest fajne pytanie. No Bałem i nie bałem troszkę, no jestem normalny człowiek, widzę, coś się dzieje nienormalnego, więc patrzyłem, ale prowadziłem egzorcyzm. I widziałem, że na słowa Ewangelii, na słowa imperatywu, Rozkazu, aby zło było związane, widziałem, że zło reaguje. Więc wow, wtedy bardzo byłem dumny, że jestem księdzem. I nawet pamiętam po takim spotkaniu tu w Warszawie, w Polsce spotkaniu egzorcystów. Jeszcze rozpoczynaliśmy w Suliówku, kiedy było niedużo kapłanów. Dzisiaj już na pewno są to inne miejsca. I wtedy pamiętam po tym spotkaniu, było nas dwóch księży z byłego Związku Radzieckiego, mój kolega, który właśnie jest teraz egzorcystą na Białorusi, on jest starszy, bardzo dostojny kapłan, Czesław Pawlukiewicz o nazwisku. I my wracaliśmy, on do siebie na Białoruś, a ja do Rosji. I pamiętam jak dziś, byłem tak podbudowany, ale całe moje życie są w granicy i trzeba było je przekraczać. I ja mówię, Boże, daj mi tą moc, Zobacz, jaka kolejka na cała noc, a ja jestem głodny, zmęczony. Pomóż mi. I kiedy podjechałem ostatni w kolejkę, pamiętam, jak wyszedł celnik, ukazał na mnie ręką i powiedział tu. Ja przejechałem całą granicę i on mnie wpuścił bez kolejki. Wtedy byłem pod wrażeniem. Dzisiaj wiem, tak działa Pan Bóg i czasami wykorzystuję Jego dobroć, no a czasami Mu też pomagam. Jaki jest Pan Bóg, proszę księdza? Oj, Bóg jest miłością. Dzisiaj mówiłem, będę mówić z organistką, żeby zaśpiewała. Milość cierpliwa jest, Bóg jest miłością. Bo można bardzo ładnie mówić. Można być inteligentny, mieć wiele doktoratów i doświadczenia, być w wielu światach, znać języki, ale to wszystko jest fajne. Ale jak ty nie masz miłości, no to jak to chyba święty Paweł mówił, to jak symbol brzmiący. To jest to, i to, co Jan Paweł II, wielki święty, nasz kochany, z którym osobiście miałem zaszczyt się spotkać, mawiał, że nawet moi drodzy, można znać wiele języków, ale nie mieć nic do powiedzenia. I to jest takie fajne, prawda? Dlatego wiem, kiedy człowiekowi przekaże się miłość, i on to odczuje, miłość Boga, no to to działa. Mam dużo przykładów, ale wiem, że nie mamy dużo czasu, więc. Ale proszę, choć kilka. Tak, byłem młodym księdzem i właśnie z tym kolegą egzorcystą, jeszcze jednym kolegiem, pojechaliśmy do Włoch, ażeby przywieźć od córki duchowej ojca Piło relikwie. I ci koledzy z Białorusi, ja byłem wtedy w Rosji, i pojechaliśmy we trójkę. Byliśmy u ojca Piło w San Giovanni Rotondo i pojechaliśmy, chyba, w Wenecji. Tam mieszkała ta duchowa córka, i przyszliśmy do jej mieszkania. Ktoś dawał namiary i weszliśmy do tego mieszkania. I ja pamiętam, jeszcze byłem wtedy młodszy, chociaż nie, już miałem wtedy trzy lata kapłaństwa więc to już, jak to u was w Polsce mówią, po gwarancji. I kiedy weszliśmy do tej pani, ona opowiadała, mówiła, pokazywała listy ojca, piła i przygotowała relikwie. A w pewnym momencie, mówi chłopaki, księża, ojciec piło tu przyszedł. I on bardzo się cieszy, że wy tu jesteście. I ona, no nie pamiętam dokładnie, czy to był jakiś trans, ona po prostu była bardzo skupiona. I każdego z nas mówi: Ojciec piło chce coś każdemu powiedzieć. I każdego brała na bok i mówiła. No i przyszła kolej do mnie, a ja młody, wiadomo, wochy. Ona mnie wzięła za rękę i mówi: księże, powiedziałem, że nazywam się Aleksander. Ksiądz Aleksander, Księży, jesteś młody przed tobą. Piękne kapłaństwo. Może piękne dodałem, ale kapłaństwo długie. Ale to, co pamiętam, ojciec piło jest tu. I On chce, żebyś ty był chodzącą miłością, i On chce, żebyś ty jeszcze bardziej kochał ludzi. I to dwa zdania tej kochanej pani, że ojciec piło stoi i mówi: Olek, bardziej masz kochać ludzi i szanować bardziej kochać. Czyli, ksiądz, ja mam nie jak Paw chodzić, ale kochać, no bo to i wszystko minie za sto lat prawdopodobnie już ja umrę, to Panie jeszcze młode pożyje. I ja stanę przed Panem Bogiem. No i, a Bóg jest miłością, a ja jestem Jego kaplanem. I to wtedy zrozumiałem. No i jak mogę, na ile sił wystarczy, staram się No tą miłość pokazywać. A ksiądz widzi, że ludzie nie kochają samych siebie. To znaczy, że przychodzi ktoś i mówi, że nie kocham samego siebie. Tak, no niewybaczenie sobie jest bardzo, bo Pani pytała, ale ja tak wiele mówiłem, że nie odpowiadałem. Pani wraca do tego pytania. Tak, warto siebie pokochać i to szczególnie też jak prowadzę rekolekcję, czy dla dzieci, czy dla dorosłych, też podaję no właśnie znów cały czas swój przykład, swoje doświadczenie. I akurat jestem niewysokiego wzrostu. Historia długa, ale byłem w szkole, byłem ministrantem i byłem sportowcem, siatkarzem. I trzeba wysokiego wzrostu, a ja nie wysokiego, modliłem się, wisiałem na drążku, witaminy jadłem, a pan Bóg nie słyszał. I jestem w kościele po mszy, jako ministrant poprosiłem proboszcza zagrać, grałem niedobrze a jedną ręką grałem na organach, trochę taki yy, zasmucony i Pan Jezus z obrazu figury, która u nas w kościele jest, mówi Aliczku, tak jak moja mama, a czegoż ty denerwujesz? Ja mówię, Jezu, bo niewysoki jestem, a to już dyskoteki, czas, prawda, i sport. I Jezus mi powiedział, nie martw się, zaufaj, pokochaj siebie takiego niewysokiego. A ja mówię jeszcze te palce, krzywe, duże zęby, małe uszy. On mówi krzywe nogi jako świętego Pawła ponoć. Pokochaj takiego, jaki jesteś, bo Zaufaj mi, bo ja dla ciebie przygo, przy, przygotowałem w życiu coś, co, gdzie wzrost nie jest ważny. Minęły lata i rzeczywiście Bóg miał rację, one minęły. Zostałem księdzem i Jezus mi przypomniał: Pamiętasz? Pamiętasz, jak chciałeś być wysoki. Ja mówię, byś jej teraz przydał być bardziej przystojnym, ale mówię: Widzisz, żeby być dobrym księdzem, nie obowiązkowo być wysokiego wzrostu, ale być ze mną, z Jezusem i Właśnie kochać ludzi. I to prawda. Czy zdaje sobie ksiądz sprawę z tego, że to dzisiejsze spotkanie dla wielu z nas to jest taki plaster na serce? Bardzo w to ufam, bo to, co mówię, wiem. Dużo czytałem też. i Wiem o miłości z teorii, ale miłości nie można nauczyć. Miłość można tylko dać, jak mawiał no, salizjanin wielki, Pedagog przypomni mi pani, jak on się nazywał: Jan Bosko. Nie da się nauczyć, tylko dać. I on ją dawał. No i dzisiaj mamy wielkiego, świętego Jana Boskiego. Bardzo, bardzo księdzu dziękuję za to spotkanie. Z całego serca. Ja również. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Warto kochać ludzi. Tak szybko odchodzą.